Hej, tu Karolina. Zastanawiam się, czy w tym swetrze wyglądam jak takie biedne pieski, które mają osłonę na szyi. W każdym razie jest to jeden z moich ulubionych swetrów i postanowiłam się tym nie przejmować, ponieważ jest zimno i za oknem sypie. Dzisiaj, tak jak możecie wnioskować po tytule, mam dla Was ulubieńców roku, czyli film, który już tydzień temu zapowiadałam i film, który też pojawia się u mnie od lat. I dzięki temu, że robię co miesiąc ulubieńców, wydaje mi się, że jest mi łatwiej potem skompletować takie top 10, ale jednocześnie wiem, że trochę za bardzo sugeruję się tym, co robiłam i co testowałam w ostatnich miesiącach. Także mimo wszystko mam nadzieję, że udało mi się, chciałam powiedzieć, że obiektywną, ale to jest w ogóle zaprzeczenie idei ulubieńców, ale że udało mi się skompletować jak najbardziej rzetelne podsumowanie produktów i różnych rzeczy, zjawisk z tego roku. Postanowiłam wybrać po jednej pozycji z każdej z moich kategorii i mam nadzieję, że Wam się to podsumowanie spodoba. Na sam początek idzie uroda i już tutaj zaprzeczam sama sobie, ponieważ w dziale pielęgnacyjnym mam dla Was dwa produkty, które podbiły moje serce w tym roku. Pierwszy z nich jest to krem Face the Cream marki Fridge, który zaczęłam testować jakoś na wiosnę i często pojawiał się też w moich weekly vlogach. Jest to krem, który ma zapach różany i jest po prostu niesamowity. Mam wrażenie, że zdziałał cuda dla mojej cery i bardzo serdecznie Wam go polecam. Drugi produkt jest to olejek, który też już wychwalałam pod niebiosa, który mam od kilku miesięcy, mniej więcej od jesieni. Jest to olejek mandarynkowy z Natu Handmade, którego ja używam do demakijażu oraz do dwufazowego oczyszczania twarzy, czyli ta pierwsza faza to jest olej i tak samo stosuję go rano i wieczorem i jest po prostu fantastyczny. Oczywiście oba produkty są wegańskie i nietestowane na zwierzętach. Jeśli chodzi o kolorówkę, to już byłam o krok od ominięcia tej kategorii, ale właśnie mi się przypomniało, że muszę złożyć kolejny ukłon w stronę marki Fridge, bo jest to ich krem FF i jest to krem, który powiedzmy jest takim kremem BB. Jest to produkt, który wychodzi w dwóch wersjach kolorystycznych, ale on dostosowuje się do naszego odcienia skóry i jest po prostu cudowny. Wygląda tak, jakby nasza cera była idealna, a jednocześnie nic by na niej nie było. Niezależnie od tego, czy byłam przed wakacjami, czy po wakacjach, on zawsze dopasowywał się do mojej cery. Także naprawdę serdecznie Wam go polecam. Kolejna rzecz, którą robiłam i którą bardzo chcę Wam polecić jako takie odkrycie tego roku. Ciężko ją w ogóle tutaj dopasować do jakiejś kategorii, bo jest to płukanie ust olejem kokosowym, czyli tak zwane oil pulling. Coś, o czym też mówiłam parę razy. Jest to rzecz, którą robię jako pierwszą po wstaniu. Już teraz nawet nie piję wody, tylko idę prosto do łazienki, żeby wziąć sobie dosłownie taką małą łyżeczkę oleju kokosowego i płuczę nim buzię. Trzymam go w buzi przez kilka minut. Jest to zazwyczaj na czas, kiedy robię sobie pielęgnację cery, czyli tam myję twarz i nakładam kremy. Działa to jak najlepszy w swoim rodzaju płyn antybakteryjny i pozbywamy się wszelkich badziewiów z naszej buzi, które mogły tam sobie szaleć przez noc. I po wypłukaniu ust olejem od razu myję zęby, ale płukanie olejem naprawdę uważam, że wpłynęło świetnie na higienę mojej jamy ustnej. Przechodzimy teraz do działu jedzenia i pierwszą rzeczą, o której muszę powiedzieć, jest sok z selera. Sok z selera, czyli tak zwany celery juice, to jest trend wellnessowy, internetowy już od wielu miesięcy, rozpropagowany przez faceta, który nazywa się Medical Medium i zalecany jest, aby pić sok z selera dla tych wszystkich powodów, które widzicie na ekranie. Ja postanowiłam to przetestować, też zainspirowana moją koleżanką Olą i powiem Wam, że wierzę w to, że ten zabieg, ten napój działa cuda. Jest to pierwsza rzecz, którą piję po wypiciu odrobiny wody i robię sobie codziennie świeżo wyciskany sok z selera ze zwykłej sokowirówki, chodzi oczywiście o selera naciowego i moim głównym celem było zadbanie o moją cerę, ponieważ wydaje mi się, że żyję super zdrowo, a mimo wszystko moja cera płatała mi różne figle, a słyszałam o niesamowitych właściwościach soku z selera i sądzę, że to się wszystko sprawdza, piję go, czuję się świetnie, mam takie wrażenie, zresztą już też o tym mówiłam, że w momencie, kiedy piję ten sok,
energia napływa do mojego ciała i do mojego mózgu. Po prostu mam wrażenie, że te witaminy rozsadzają mnie od środka i nagle czuję się, jakbym po prostu spała 15 godzin i mam tyle siły, energii, pomysłów i nawet nie mam ochoty na kawę. Jeżeli piję kawę, to po prostu do śniadania jako taką ciekawostkę, a nie, że o Boże, nie wiem jak się nazywam, napiję się kawy. Także sok Sylara Wam serdecznie, serdecznie polecam. Jeżeli nie macie sokowirówki, możecie tak samo sobie go zrobić w ten sposób, że blendujecie Sylara naciowego z wodą, a potem przeciskacie przez szmatkę. Jeżeli chodzi o przepis, który był moim odkryciem w tym roku, to niezaprzeczalnie jest to pasta bezrybna, o której mówiłam w foodbooku studenckim. Polskim, w foodbooku polskim. Jest to pasta, którą robimy z tofu wędzonego w całości, który możecie kupić w Lidlu i to jest jedno tofu, które się tutaj sprawdzi. I blendujemy to tofu z sosem sojowym. Koniec. Słuchajcie, do tego warto sobie pokroić na przykład drobniutko cebulkę dymkę, ale też nie trzeba. I możecie dać też pieprzu, ale generalnie te dwa składniki, czyli tofu i sos sojowy, robią robotę i wszyscy ludzie, jakich znam, myśleli, że jest to pasta z makreli. Pozdrawiam, polecam, dziękuję, że odkryłam cię, pasto. A jeśli chodzi o najlepsze jedzenie tego roku, jeżeli chodzi o potrawę na mieście, w podróży, którą chciałabym tutaj wyróżnić, to będzie to burger z Vincent Vegan w Hamburgu, gdzie byliśmy z Kubą w marcu. I powiem Wam, ten szok, jak go doznaliśmy, jedząc tego burgera, chyba to był kurczak burger, to jest coś, czego nie da się porównać z żadnym doświadczeniem kulinarnym w tym roku. Nie każdy jest fanem podróbek mięs na diecie roślinnej, ale dla mnie to był po prostu szok, szał i wow. Także Vincent Vegan, wygrywasz tegoroczny plebiscyt i teraz jest super wiadomość, bo w Berlinie otworzyli swoją filię. Także jeżeli nie jesteście w Hamburgu, może bliżej macie do Berlina, koniecznie zajrzyjcie do Vincent Vegana. Teraz będzie trochę bardziej kulturalnie i chciałabym wyróżnić w tym roku jedną książkę. Szczerze nie wiedziałam, jaką książkę mam wybrać, bo czytałam dużo fajnych rzeczy. Żadna nie była taka, że o, na 100% ta, ale finalnie zdecydowałam się wyróżnić książkę Oriny Krajewskiej Holistyczne ścieżki zdrowia bądź. Jest to książka, którą ja przeczytałam w trybie ekspresowym, dosłownie w 2 popołudnia. Książka, która trafiła w moje ręce w idealnym momencie, kiedy zaczęłam bardzo interesować się kwestią zdrowia, medycyny integralnej, medycyny holistycznej, znaczy podejścia holistycznego do zdrowia. O tym też jest ta książka, oczywiście była w moich ulubieńcach. Jest to książka, która składa się z wywiadów z różnymi specjalistami ze zdrowia, z przeróżnych dziedzin, bo tam jest i genetyka, i leczenie nowotworów, i medycyna chińska, i ziołolecznictwo, i cancer coaching, no różne rzeczy, po to, aby stworzyć takie kompendium wiedzy na temat podchodzenia do pacjenta w sposób holistyczny, czyli patrzenia na niego jako na całość, a nie tylko na poszczególne schorzenia. Moim zdaniem bardzo inspirująca, bardzo rzetelna, ciekawa, jednocześnie przystępna książka, którą polecam każdemu, nie tylko osobom chorym, tylko osobom, które chcą po prostu żyć zdrowo, bo można stamtąd wziąć naprawdę bardzo, bardzo wiele inspiracji i przekonać się, jak należy profilaktycznie podchodzić do swojego zdrowia, tak aby zapewnić sobie długie i zdrowe życie. Jeżeli chodzi o film tego roku, słuchajcie, nie zastanawiałam się nawet przez pół sekundy. Filmem tego roku jest Tamte dni, tamte noce, czyli Call Me By Your Name. Uważam, że jest to jeden z top 5 filmów mojego życia. Nie dla każdego, natomiast jest to film, który w ogóle powstał jako film niszowy, zrobił niesamowitą osiągnął niesamowity sukces i sprawił, że się zakochałam, ponieważ Timothée Chalamet jest moim najnowszym hollywoodzkim crushem. Polecam, jak nie widzieliście. W kwestii seriali tak samo nie miałam cienia wątpliwości co do tego, kto wygra ten plebiscyt, raczej co wygra ten plebiscyt. I jest to serial Casa de Papel, czyli Dom z Papieru. Oba sezony. Jest to serial hiszpański o napadzie na... to jest bardzo dobre pytanie, bo oglądałam to po hiszpańsku, więc... na Mennicę? W Madrycie? Genialny serial, super fabuła, świetny, ponieważ widać, że jest bardzo... że był dasz radę. Świetny, ponieważ widać, że został stworzony jako
zamknięty projekt, że był pomysł i został on zrealizowany i dziękuję. Nie jest to coś, co ciągnie się na siłę, tylko jest to absolutnie genialna, fantastyczna historia wymyślona przez jakiegoś geniusza, która tak wciąga, że ja, która zazwyczaj tak nie robię, oglądałam po prostu ciurkiem te dwa sezony i nie mogłam się oderwać, po prostu też świetny sposób na naukę hiszpańskiego, także jeżeli nie widzieliście Domu z papieru, to gorąco Was zachęcam. Kolejny ulubieniec to jest dział online i teraz robię to, bo mogę i chciałam powiedzieć, że moim ulubieńcem roku jest mój podcast. Ja naprawdę nie sądziłam, że w grudniu czy tam w styczniu będę patrzeć na ten rok, myśląc, że udało mi się rozwinąć swój podcast, który trzyma się całkiem nieźle. Wymyśliłam to w lutym, zrobiłam to w marcu, opublikowałam to w kwietniu i nie miałam żadnych oczekiwań. To, że słuchacie podcastu, to, że pojawia się więcej odcinków, to, że mam tylu niesamowitych gości, którzy chcą do mnie przychodzić, jest dla mnie czymś niewyobrażalnym. Jestem za to dozgonnie wdzięczna i czuję się naprawdę wyjątkowo, że mam możliwość realizowania takiego projektu, w który wkładam tyle serca, w którym tak się realizuję i który inni chcą słuchać. Także życzę sobie na ten rok 2019, żeby podcast rozwijał się jeszcze bardziej i żeby coraz więcej osób go słuchało i żebym ja mogła sprawiać, żeby ten program był jeszcze lepszy. Także jeżeli nie mieliście okazji, to zapraszam Was, zachęcam Was gorąco do wysłuchania. Oczywiście macie wszystkie odcinki tutaj na YouTubie, są też na iTunesie i na Spotify. Wystarczy wpisać moje imię i nazwisko, to jest Karolina Sumańska Podcast. I kochani, ostatni ulubieniec to jest oczywiście ulubieniec podróżniczy. Policzyłam sobie, że udało mi się w tym roku w każdym miesiącu gdzieś wyjechać i odwiedziłam bardzo, bardzo dużo miejsc, za co jestem bardzo wdzięczna i przeszczęśliwa i nie mogę w to uwierzyć, że aż tyle się działo, ale pewnie nikogo nie zdziwi, że moim wyjazdem roku jest Tajlandia. Jest to coś, czego ja w ogóle nie planowałam. Wchodząc w rok 2018, w ogóle nie myślałam, że wyjadę poza Europę. W ogóle nie przyszło mi nawet do głowy, że to mogłaby być Tajlandia. Ale stało się i jest to wyjazd, który mogę spokojnie powiedzieć, odmienił moje życie. I życzę każdemu, żeby coś takiego przeżył. Podlinkuję Wam w opisie moje vlogi z Tajlandii, mój podcast z Tajlandii. I powiem Wam, że naprawdę od zawsze wiedziałam, że podróże kształcą, ale nie spodziewałam się, że będzie to tak przełomowe wydarzenie w moim życiu. Także dziękuję roku 2018, że zgotowałeś mi taki super wyjazd. Moi drodzy, to by było na tyle, jeżeli chodzi o moich ulubieńców 2018 roku. Jest mi aż smutno, że musiałam to okroić do 11 rzeczy, ale mimo wszystko mam nadzieję, że te inspiracje Wam się podobały, że lubicie tę moją zbiórkę najlepszych inspiracji z całego roku. Ja oczywiście czekam na Wasze podsumowania i Waszych ulubieńców w komentarzach, a z Wami widzę się już za tydzień, tak myślę, w filmie, który będzie update'em życiowym, ale też w najbliższym czasie planuję film o moich książkach na ten rok, bo w zeszłym roku zrobiłam film o tym, jakie książki chcę przeczytać, żeby tak nas wszystkich zmotywować i siebie również do czytania. Natomiast dzisiaj, kiedy to oglądacie, jest piątek, 11 i w poniedziałek ukazuje się pierwszy odcinek nowej serii podcastu, także ja się nie mogę doczekać, bo będzie super i idealny na nowy rok. Także czekajcie cierpliwie, a my widzimy się, w takim razie słyszymy się w poniedziałek, widzimy się w piątek. Do usłyszenia i do zobaczenia. Pa!